Cześć, witajcie z tej strony DN Rock. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest tutaj spora ekipa. Jest Kuba, Hello. Michał, Siemano. Wolin, Siema. Skowron, Siema. Don, Siema. Grabson oraz Mega VIP Skun, Shake, Center, Siema. Shake. Dobry, Center, i Skun. Tak, dzisiaj idziemy na żniwa. 9-metrowe headery. Odpalamy. Ty, mi się spier. Kuba, wyłaź. Dobra, już nie. Co ci się stało? Tylko te headery musicie pod X-em rozłożyć. On tak cały czas jeździ. Kto jeździ jak? I pamiętajcie, na słomę kłaście to. Niech skończ najpierw. No, Shake, co ty robisz? Don, wiedź. No. Eleganckie wyciszenie w kabinie. Który mi zepsuł? Dojczwara. A co wy robicie? No, Dojczwar mi się kołuje, tańczy. Dubstep. Jak jedziesz, czy jak stoisz? No, jak jedziesz, jak stoję. Skąd? Tylko odstępy róbcie. Co ty robicie? Tu mnie obraca. Wjeżdżaj tym kombajnem. Spokojnie. Center, teraz ja wjeżdżam. Ja jadę. Ja jestem. Ja! Odstępy, pamiętajcie. No, dobra. I na okrągło właśnie, jak dacie radę jakoś. Jak to jedzie za mną. Don tyle bardziej jak w lewo. Dobra, grab się. Czekaj, Woli. Ej, poczekać. Na okrągło będziemy robić. Woli, jedziesz. Nie, poczekaj. Odstępek zachować będzie lepiej. I będzie lekko, żeby mnie lagowało. Was. Bo tu będzie ten miejsce. Poczekaj, zrób podstęp. Co ty jesteś jakiś. Dobra, poczekaj. Shake tam, poczekaj trochę na nich. Center też trochę zwolni. A ty jak ty najpierw ten się napełniasz cały? No, to dawaj do mnie skun. Ja mam już 2 tony. O, Kuba, poczekaj. Jak nazbieram tak, nie wiem, z 6 ton, to wiesz, będzie elegancko. Potem od każdego po 6 i pojedziesz. Ja jadę 10. Kto tutaj jedzie? Tak. Jezu, Grabs. A czekaj, wiesz co, może dalej podjedziemy jakoś, bo tutaj nie wysypie ci. Grabs, że na pracowni wyjechałeś? Czego jedno stopping? Nie, nie, nie. Panie. Czekaj, bo tu płot jest. No, płot. Center, masz zepsuty ciągnik. O mój... Nie, muszę oddać go do warsztatu na serio. Ej, i ogarnijcie, żeby było odstępy. Nie róbcie mnie. No, dobra, poczekajmy. Róbcie cały czas. Ej, Kuba, poczekaj. Lagowało. Czekaj, jedź sobie tak na 10, na godzinę i sobie tak patrz. To jest kunutnąłeś, czy co? Nie wiem, co się dzieje. Przez ogrodzenie jedzie. Nie tepa. Na stopniku. Grabson ma lagi chyba. No, mam trochę lagi. No, niepotrzebnie wchodziłeś. No właśnie. Ale poczekajcie. No, nie będziemy czekać. To weźcie, niech dajcie mu ostatni kombajn, a tego. A ten, kto jest ostatni, weźmie za Grabsona ten kombajn. No, ja nie wiem, który on jest tam kolejności. No bo on wjeżdża w całe pole w ogóle. No, mam lagi. Po co wchodzisz, jak dojrzewasz lagi? Czekajcie, no Kuba, weź się z nim zamień. Center, podjedź. Czek, ja pojadę. Nie, skąd podjeżdżę? Zaraz wziąłem co, już tam trzeba? Co? Ej, mam jedno pytanie. Czemu Skowron jedzie na zamkniętym zbiorniku? Ja mam odpad. To jest taki czek, jest przed tobą i jeszcze mi nie wysypał. Ja mam 4,5 tony. Ja się dopiero drugi. Skowron już chce, kurde, się sypać, no. Ja no zaraz, będziesz sypał. 6 tonek będę miał. Czemu mnie tepa na stopingu? A jaki masz ping na TS-ie? Teraz zobaczę. A center masz przerwy. O, skąd ma 240? Ja mam 100. No to kurde, stopingu to tepać nie powinnaś tak chamsko. To możesz do mnie podjeżdżać powoli jakoś. Mi się wydaje dlatego, że ten rok widzi całe pole, nie? Czemu całe pole? No i ci laguje po prostu pszenica. Ale nie, mnie nie laguje. Jednak dobra, jak tego wy możecie mieć. Przez silnik trochę lato. No właśnie, silnik tyle sobie wytrzymuje. Raz rok kupić dedyka. Ale to a co wtedy to zmieni? Może to w tym sklepie nie zmieni zbytnio. Ej, Shake, nie wysypuj się ty. A kto do mnie? Podjedzie, nie? Skun podjedzie. Wysypuj się, skun, niech się napisze. Czekaj, bo omijaki widzę. Ja mam 6 ton. Ty pijany zając. No ja nie dam rady, no ja mnie cały czas tepa na pingu. Jak ktoś na razie inny podjedzie? 40. To skup odjedź, to ja jadę do roka. I wiesz, ten tak każdego po kolei, nie? I na farmę. O kurde, to skup weź się zdecyduj. Weź się zdecyduj. Center, wycofuj. Kliknij inny, Kuba. Co? Ny kliknij. Co? Ny kliknij. Ny jak Natalia. Jak Brzyczykiewicz. Jak jesteś na przyczepie. O Boże.
Kliknij teraz nie. Spencer, czemu ci ten dodge tak twerkuje? Ale tak jak jadę, jak runę masz tam szczepą, no kliknij. Ale nie, no nie, bo to nie o tego. Jak weźmiesz gościa, przepniesz przez jego kabinę, przelecisz. Kliknij jeszcze raz. Temper, wiesz co, odczep przyczepę, odczep obciążnik, załóż na nowo obciążniki do kuj i podepnij wszystko na nowo. A mi nie, już nie twerkuje, to tobie tylko. Nie, jednak już się uspokoił. Dobra, ja mam zero. Dobra, skąd ty tam jakoś ogarniasz? Ja mu sypię. Tak. Dona ty bierzesz? A ciekawe, czy tu działa w ogóle licznik skoszenia, idę. Jak to idzie ze Skowronem? Wyciszenie. Ja jadę ze Skowronem. Możliwe jest, że miał już przejechał 60 hektara? Nie. 60? Aha. 60 tak. No to chyba działa prawidłowo licznik w tym kombajnie. Liczniki działają prawidłowo w tych kombajnach. No na prędkość na pewno, nie? Ale mi chodzi właśnie, bo tam jest tak. Jest niby tego. Jest niby chyba właśnie na górze to... Jeszcze w ogóle kamera wstecznie mi się włączyła. Na górze jest podane chyba właśnie ile się tego. Ile się skosiło, a na dole ile przejechałeś. Ostro laguje. To proces. Ale mi się sama kamera po prostu, wiesz, jak ja ruszałem. Obrazy. 32%. No. 400. Ja mam u Michała zbugowany, że cały czas wysypa. Też tak czasem. Poczekaj. Hamujcie tutaj. No niech teraz Don się wcina. No, Michał, poczekaj. No wiem, wiem, spokojnie. Ja ogarniam. Dobra, mam 5 to. Znałem jak część tej osób. Dawaj, Skowron, wcinaj się. Okay. Przez obciążnik twerkuje. Twerk. Czekaj, Kuba, Jezu. Kliknij N-grab, stój, Kuba. Jak będziesz na przyczepą. Dobra. Nie róbcie omijaków. To wszystko widać na nagraniu. To się nagrywa. To się wytnie. Nie wytnie się nic. Wytnie się twój głos. Kliknij. Idź, Kuba. Jestem za. No nam nacisnemy. No ale to nie ruszaj tym kombajnem i nie rób omijaku. Co ty ogarniasz? Na tamtej długiej mnie wysypiesz. Na tej długiej. Co ty robisz? Co? Ty what? Nie, trochę Kuba mnie zdziwi, co on robi. Teraz nie kliknij. Łaj, ty chyba masz lagi, nie? No. Ile masz FPS-ów? Ja? Ja mam 11. Mi w ogóle nie pokazuje FPS-ów, ale nie laguje mnie. Bo musiałbyś mi, wiesz, albo jakiś program, albo coś. Albo konsolę. A ty masz włączone nagrywanie, nie? To ci pokazuje. Komu ja to mogę teraz wysypać? Grabson! Ale nie, samemu sobie mi można nie. Też włączyć. Da, można? Konsolę włączasz na konsoli. W klikach i F2. Okej. Okay. Przecież ja ci pokazywałem jak włączyć konsolę. Mi? Nie. Michał, nie, dawaj. Sypiesz się, Rok? No mogę ci wysypać 3 tony mam. A ty ile masz biorę. Teraz? Bo... Grabson, jak masz lagi, to weź wyjdź z serwera. To weź od tego. Weź na przykład ode mnie tutaj, nie? Pijesz od kogoś i pojedziesz. Ja masz skum? Dojedź do końca, Grabson, do jakiegoś rogu, dojedź do końca i wyjdź z serwera. No, dokładnie, bo to się to nie masz ten. Nie masz po co grać. Nie masz procent. 20. I wejdź z tym speaka. Nie wejdź z tym speaka, no. To już chyba. No, ale się. Dan, ile masz ton? Ja mam dopiero 4300. Ja mam 4400. To sypcie tam ich. Sypaj się. Olin. Jeszcze się nawet rolnie rozłożyła. Powoli idzie. Te koszenia. Jak? Powoli, szybko. Wiesz mi, ty nie widziałeś pierwszego odcinka. A wcześniej co się nagrało, to... Był... Którego nie będzie. Federy, czy jakie? Widziałeś go, którego nie będzie. Czemu mnie nie będzie? Ale Center, gdzie ty się tu wbijasz do mojego? Rok. Słucham. Dobra, już. Ja wszystko się nie nagrał na tym filmik, co się głośnie nagrał, to jakie były Federy w Leksjonach. Tam były 12-metrowe. A tu są jakie? 9. A. Bo też nie chciałem po prostu teraz wózków brać. Okej. Okay. No. Laga mam. Bo i tak to było blisko. A Center co ty robisz? Brawo Center, brawo. Kliknij mnie, kto tak. Tu jedzie. Przy węcie. Ej, hamuj ale się powoli. Powiem mi... Center. Kuba, powiedz mi czemu ty jedziesz połową headera? Co? Czemu ty jedziesz połową headera? Bo się boję, że ma lag. Bo żeś mnie zrawku dał trochę. Ja? Kliknij Center. Kuba raczej. Patola. O.
Dobra, nie się co to cofnij. Ktoś od tyłu uderzył we mnie. Dobra. Głowa cię uderzył ktoś. I to mocno. Albo go ktoś pokusił przy poradzie. Po co ty tu szejk jedziesz? Bo i tak nie mam co robić. Znowu masz już 100% czy nie? Nawet 80% nie mam. Dawaj sobie pod kogoś cały czas. Ile masz? No to ja mam pierwszą trójkę, nie? Ja ci mogę nawet sobie 3 tony mam. Skąd zamknij sobie burtę z tyłu? Kuba, weź zrób trochę większy odstęp. Co? Dobra. Odstęp trochę większy. Okej. Ja próbuję te łuki tak zaokrąglać, te rogi. No. Dom, ty też próbuj tak zaokrąglać, jakby to. Zobaczmy sobie tylko podjeżdżam pod tego, pod ulicę bardziej. Co tu jest? Jak tu ci nie kosik? Także tutaj jest to z innych kontroli, żeby się raz zatrzymywali. Tutaj czekaj, kto jedzie trzeci? Ja. Dobra, to ty zaraz musisz tam przyhamować. Pewnie. No dobra, 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 to ja i z wszystkich zaczynę. Bo ja nie wiem, kto wejdzie, czy ty jeszcze może zmieścisz się tutaj, ale czwarty. No, ja nie wiem. Czwarty jest Michał. Michał, ale co to tam zatrzyma ich? Dobra. Tylko też to skowron nie jest. No, spokojnie. Jeszcze trzeci, czwarty to bym miał. Dobra. Jedź prosto skowron. Tak, żebyś tam przeciął to odpowiednie, nie? Patrz, co to jest za pole w ogóle? To koło sklepu. Nie wiem, to jest chyba trójka? No, trójka. Tak, ale nie, taki kurek to w ogóle siał. Coś to z automatu było. No, kurde, dobra, stójcie już pierwszy, Kuba. Ale nie, poczekajcie. Stoję. Żeby równo się dociąć. Ej, no to skoro ty już jesteś pierwszy. Ja jestem chyba mniej zbiorę czy coś. Dobra, skąd? Kuba, kliknij inny. Dobra, jedź. Jeszcze jaki numer? Od razu zabawię do Jorby, na maksa. 60. Ile? Rok, ja wjeżdżam, czy ciebie puścisz? A jaki to, czy mogę puścić? Dobra. Mam 53. Ja mam 6 tam prawie. Jest stop, nie wszyscy naraz, bo tu widzę, że już się korki robią. Jak na autostradzie A4. Na autostradzie A4. Ej, ale beka, rok u mnie ma zamknięty ten, zbiornik. Zbiornik nie, ale ma teksturę. Tak, Kuba, daj ten no, mi też. U mnie jest wszystko otwarte. Co? O, sorry, to wyłączyłem zamiast N, to ja B. Ile procent? Ja miałem 25. Ja mam 33. Dawaj, wysypiesz. Możesz odjechać. Tam poczekaj, trochę. Jedzie, a ja stoję w miejscu. Dobra, jest. Cały czas. Jak od wszystkich odjechałem, to mi się unormowało. No bo wiesz, to silnika są zbyt niewytrzymi. A szczególnie, że jeszcze patrz, ile mam elementów ruchomych. Wow, nie, 1, 2, 3, 4. Tam kombajny ile mają? Co najmniej 4 takie, wiesz, masz na górze rurę, ten wiatrak, sieczkarnia, dwa elementy, powiedzmy, header. Jeszcze masz. Koło, a potem. Ale to koło to wiesz. Koło. Gdzie? A i tak się fajnie gra. Co oni tam robią? Co tam się dzieje? Dwa traktory się mijają. Przez górki. Rok, ty jesteś który? Ja ale trzeci. Dobra, skąd jesteś? Tu się bije, tam trzeci korzysta. Ja mam dwie tomy. Jak? Jakby skończysz. Center, ile masz? Raczej nie. Shake. 76%. To ja mogę ci dosypać. Ja mam 93. W lewo bardziej. 70. Leci. Dobra, ja trochę zatrzymam. Leci. Daleko pewnie. Ile ci jeszcze zostało, shake? A jeszcze 18%. Jak tam czy center? Tym traktorem. Dobra, dobra, dawaj skoro, wcinaj się. Już.
Poczekaj, daj mi dojechać. Gdzie ty jedziesz, Center? Ja ten do Duna. Aha, okej. Myślałem, że już przez pole będziesz jechał. No właśnie. Proszę, Roka nie masz co wysypywać. Powiem ci tak. Ja mam tylko 700 kilo. Czy to litr nie jest podawane? Ale ja mam litr sobie koło Roka. To jest w litrach podawane, ale można zaokrąglić. A ty, Michał, ile masz? Ja mam 6%, 7. Proszę, jak zaraz odejść stąd. Trochę. Z tego buty możesz podnieść do góry. Ja wiem, ale ktoś mi zamknął cały czas. Chyba przejeżdżę. Przejeżdżę. Zahamuj. Jedź, Kuba, jedź. Tak, jedź. Mi się nawet nie wydaje, że to jest odcinek, bo taka spokojna gra. No. Czekaj, Kuba. Na pierwszy tam było 14. Stoję. Michał, ja no tu spróbuję zaokrąglić to. Ten ruch. Powiedz, co to? Daj jeszcze koszę, ja do brakuje. 17%. Tu bierz ode mnie i ja tam był z przodu, jest na farma. No. Michał, zaokrąglić. Dobra, dobra, spokojnie, jest zaokrąglona. Ja skąd już pojechał? Dobra, koniec. Już dawno. A koniec nagrywania? Ja mam 8. Czemu koniec nagrywania? Co? Czemu ma być koniec? Cały czas gramy. No mówisz koniec. Ale nie, no że wie, kombajnie. Ej, Rok, ile ty jedziesz? Ja sobie jadę 8, żeby robić odstęp trochę. No to wtedy jest wolny. Bo tak patrzę. O, co dla mnie? Center. A ty, Rok, już rzuciłeś tamtą drugą część sieczki? Nie, no na prywatnie rzuciłem, ale jeszcze nie opublikowałem tego. Aha. Zobacz, mimo że jest tutaj mod na manualne tego, na manualną wysokość, HDR-u to lekko znosi. A, na lewo, na prawo, w górę i w dół. Może mi się to jakoś wyłączyło. Kuba, weź, zwolnij, Kuba. Usta sobie ten pomaczymy. Koron! Ale co? 4%. Komu? Mi. Aha, jest dobra, na spoko. A ja mam akurat 32%, 4 tony. Mi 4 brakuje. To poczekaj, tak zrobię. Rok, jak będziesz już wjeżdżał, to spróbuj zaokrąglić, bo ja jeszcze chyba nie dam rady. Dobra. Sorry. No trochę. Roku. Już ty szybę, tylko że ja mam 2 tony nie stało. Pokaż Roczku, co masz w środku. A ci ile brakuje, Center? 22%. No to jeszcze z tyłu zaraz pojedź. Ej, ale ja wam nie nic mówić, ale dopiero niecałe kółko zrobiliśmy. Dobra. No ja mam 7 ton, możesz podjechać. Rok, ty już pusty jesteś? No bo ja miałem 2 tony niecałe, bo mnie przejść brał. Dobra. Ja mam 7 ton, możesz podjechać. Powiem wam tak. Pole numer 49 jest bardziej proste. No, no to nie jedziesz. Ale to ja lubię takie różne skoszone. Ja mam... Ja mam 0,22. To jest... A gdzie stąd ci przejechałeś? To wyżej tam będziesz miał. A to mi 0,0 pokazuje. To na prawym zegarze pisze. A mi ciągle 0,0 pokazuje. Bo to Rok nie we wszystkich kombajnach to pokazuje. U mnie pokazuje, no. Że mam 2, stary równo i 0,22. To jest w kilometrach podawane. Ja tak samo mam, nie wiem, no nie, no chyba mi się lekko tego zbugował header, albo wyłączyła ta jak to, regulacja wysokości automatyczna. Lego i go cały czas po tej ziemi. A sprawdzałeś, że lekko się jedziesz? Czekaj, lewy shift plus H. Jeszcze jestem na polu, ty. No niby jest automatyczny, to nie wiem czego tak. Może mi się po prostu zdawało trochę. Sprawdzałeś, czy się wszystko nagrywa? Tak, już wcześniej było dobrze ustawione. Dobra, jestem pełny, powiem tak, nareszcie. To ciśniemy. No jedziemy. Ja cisnę. Ja już teraz 10 na godzinę. Tak. Kuba, czemu ty blisko mnie jedziesz? Odstęp ruch. Dobra, pojedź. Ja nie mogę wyrobić jak ta kabina mi... Wiesz jak ciężko nie się jedzie? Nie możesz, nie widzę właśnie. No. Jest, widać. Michał, patrz jak mam jechać. Tego, no. Jak odczepić dać coś, to czy nie? Daję, ale no to... No, to jest zbugowali. Blisko, wszyscy tutaj na traktor wchodzili. Powrót do... To. Jak ładowarkę. Ja jak zwykle ja nie. Panie 13. Ten... Pun, weź podjeźdź to tam na drogę. Center, jak ja ci wysypię. Ja go jeźdź. Co on robi? Ja. Widzę właśnie.
Chyba lagi ma albo go Center, może sobie tego obciążnik odczep, co? No, obciążnik się na bok i wie. Center, obciążnik odczep, bo go przeważa. Najwyżej będziesz trochę wolniej przyspieszał, ale chociaż będziesz jechał jakoś normalny. Sorry. Ja już. Ja pierdzie imię ojca i syna nareszcie już dobrze jedzie. Fajnie jest, nie. Proszę? Nie, nie, dobra, już nie. Fake, może do mnie podjechać. Tak jak przez przypadek z maszyny. No ja do dobra. A co się stało? Co miał się stać? Odbiło je 360. Dobro. Boże, ale Stefanie. A ktoś tu ma studzienkę. Michał ma studzienkę. Ja mam. Czekaj, skłon, odjedź, wchodzić szybko. Zbugowali do czwara, bo nawet po przerażnika buja. Aha. Nie no, ludzie, no kury, nie da się jak nie jedzie! Tak, to chodzi, mogę szybko kupić nowy. Dobra, będziesz chciał nim zajechać do sklepu. Albo, oczywiście, albo chodź krzepo na pole, żebyś przyjechał. No i pościągaj jeszcze. Ja ci kupię i obciążnik robi tak samo. Obciążnik też? Tak. Obciążnik nie da rady, sam go. No to rok ma studzienko. I skąd by tak myśli, że to jest takie śmieszne, nie? A myślisz, że jak trudno się to robić? Ej, skowron, weź rozumiesz. Jak dobrze w pole jeździsz? Ja mam rozłożony. Sorry. Aha. Taki buk. Kogo to obciążnik? Ale ja stoję w miejscu, to nie. To Centara. Może ktoś do mnie podjechać? A czemu on ma rozłożoną przyczepę? Do ciebie? Jak przyczepę rozłożoną? Przegiedź tam gdzieś na tyły. Czek ma rozłożoną przyczepę. Ała. Co? No bo mnie tepa, sorry bardzo. No dobra. Bo że nie ma, to są obciążające bardzo ten. No, a bo to no, wiesz, ja mam nadzieję, że w 17 będzie dobry silnik jakiś. 80%! Jest to, że mnie tak ciągało, nie? Lądowałem w lesie i nie mogę wyjechać. Dawaj, dawaj skup. Ale wśród drzewek jestem. No. Jak jestem gdzieś przy polu z pszenicą, no przyjąć mamy 11-12 FPS-ów. Zaraz mi koguty przestaną mrugać, to też spadną dźwigną się FPS-y. Nie no kurde, ja tak mam jeździć. Dobra, ja ci już kupiłem drugiego Deutsche. Masz takie jeździć? Czegoś mi kupił. No niech ma drugiego, będzie normalnie jeździć. Ja uradowany na pewno. Ja bym się nie śmiał, jakby skąd jeździł tym Deutschwarem jeszcze na lagach. No to wiesz, ja mogę nim pojeździć, bo ja mam lagi, nie? Dobra, możesz dojechać. Kto do mnie podjedzie, a ty jest to sojk? Tu możesz odjechać. Tak, po roku podejdziesz do mnie, dobra, już mam 7,5 tony. Dobra, dobra. O, też mam 6,25. A jeszcze co jest najlepsze? Mogę skradzać tym Deutschem praktycznie. To weź tylko wysyp przyczepą, przyjedź na pole i sobie wiesz, drugi traktor weźmie. Jak ty go podejdziesz do mnie? Mogę skręcać. O Boże, 65% już mam. Dobra, jest, wysypuję się. Rok, zamienisz się? No już zaraz, tylko wysypę. A i teraz tańczę w miejscu, ty. Tym hopsla z... Jak drog weźmie ten, zacznie jeździć traktorem, to nie będzie takich lagów też. No, przegłodź podejdź do mnie, bo już mam skun się. Albo skun, dzięki. Ale mnie tepa teraz. Razu inaczej się... Oluju. Ja nie wiem co się dzieje, tak mnie tepa kombajn. Lepiej robisz. Ja mam pytanie, kto tu tak jechał kombajnem? Idziemy. Ja, ten. Może troszkę drogu lagu, dużo osób jest w jednym miejscu. No. Nie, no, ale wcześniej... Masz CT? Zobacz co mi się dzieje z klasą. Co się dzieje ci? Michał, masz CT? Komu teraz tutaj zaraz? Nie, nie zabrać? Mam. Tylko, że mi jest tepa kombajn, nie wiem co się z nim dzieje. Jak wy jedziecie? No normalnie. Ej, to już wy tyle prawo zrobiliście? No. Tylko dziewiątki mamy, cholery. Ej, dobra, dobra, rok na razie nie będę zamieniał, tylko będę... Dobra, możesz jechać rok. Widzę, że na razie jest stabilnie. Tam o komu sypać ten rura, a do skłonu schowaj ją. Dobra, pytanie, wiemy temu przychodzi gdzieś brać w drogę, nie. A, jeszcze ci obciążnik kupić, tak? Już a nie, czekaj, ja ten wezmę. Nie, ja ci kupię. Nie masz kupiony, tak? A kolejny chciał się zamienić na traktor? Center, chcesz się zamienić? Nie chcę. Rok, to w kolejnym odcinku prasowanie. No, pewnie tak. Choć wiesz co, może najpierw zbierzemy jeszcze te belki i wtedy... Albo zbierze się, wiesz, i to i to w jednym odcinku. No, to też może być. Ale tam to trzeba tą lawetą, nie? Rok, a ile będzie odcinków z tej serii? No nie wiem, dużo. A ile chcesz? Jak nie daliśmy rady zrobić 20 z sezonu 13, jeszcze sezon 13 będziemy nagrywali, tylko w rzadzie teraz.
O, kombajn stoi w sklepie. No, to miał być do Tomka, ale Tomka jeszcze na razie nie ma. Wbiję na koniec. Na kobity poszedł. Ostatnie minuty. Halo, halo, bum, bum, bum. I przywita, pożegna i pójdzie. Cześć, siemanko, do widzenia. Prawdopodobnie z tego będzie gdzieś jakieś jeden, dwa odcinki, bo teraz mamy 25 minut nagrywania. No to pewnie się na dwa, to podzieli. Dzień dobry, no, nowy, do siemanko. To się wszędzie wyrenderuje trochę. Ja nie muszę mieć niewiadomej wyłączonego, wiesz, tego kompa. Bo w tygodniu to będzie tak trochę słabo renderować to 4 czy 3 godziny. Okej, rok 1 plus. Przejdą ferie. Ale to ferie zimowe ja mam dopiero za miesiąc. Więc już mają. A ja też. Kuba, Enka, no jasne. Jakie województwo? Lubelskie. Kuba, kliknij tą Enkę w końcu. Roka ty będzie, Którego masz ferie zaczynają ci się? 15. 15 jakoś tak. 15. Roka, ty wiecznie mieszkasz. A to może kiedyś powiem. Na razie nie będę mówił. Roka, dodasz osobnika. Jestem z Lubelskiego. Nie mam laga mega, ja stoję kolei. Uwaj, co tam się stało, jak to się dzieje? Widzę, skurde, weź wyklikni, a szybko.